Nie, no fajnie tak przyjechać, poczytać książkę sobie. Odpocząć. Odpocząć w spokoju i w ciszy. Fajnie. Okay. W słoneczku. W słoneczku? Nad szumiącym morzem. Wow. Mega. Wow, wow, wow. A wy idziecie? No. No, wysoko, co? No. Co się nadreptać? Co? Idziemy sobie usiąść. Usiądziemy sobie na ławeczce. Zobaczymy, jak tutaj pan będzie parkował. Ta już wygląda na opuszczoną. Może jest na sprzedaż. Taka sobie willa. Trochę by trzeba było ją odremontować. I byłoby fajnie. Tu miejsce jakieś też takie. Na garaż. O, tutaj by był garaż. Tutaj willa. No, tylko wiele rzeczy do wymiany. Tutaj też taka. No. No, taka ledwo zaczęta. Da się tam zejść do wody? Nie wiem, chyba górska woda jakaś do morza. A. Kurde, fajne miejsce. Trochę nie ma ogródka. Mówię, nie ma ogródka. Nie wiem, chyba że z boku. Z tyłu to cholera wie. Fajnie, tylko nudno, nie? Tutaj takie laski. Ptaszki śpiewają. Ulala. Z widokiem na morze. Ojowo. Lewa. Left side. Straight. I right side. Okej. Ciekawe, ciekawe. Zjechaliśmy do małej dupy. No i trochę nie wiemy teraz, jak stąd wyjechać z tej małej dupy. Co tam? W prawo, wąsko, tak średniowo. Do góry, nie wiem, czy to jest jednokierunkowa. Co żeśmy zjechali? Tutaj, bardzo wąsko. Malutkie nic nie ma. Ale jak mamy stąd teraz wyjechać? Powiem wam, że są tutaj takie miejscowości, Zatu Czepi w stronę Dubrownika, no gdzie psy dupami szczekają, no. No po prostu, no psy po prostu szczekają dupami. Są nudy i nie ma za bardzo ani żadnych deptaków, ani żadnych restauracji. No i jak sama nazwa tej miejscowości Mała Dupa wskazuje, taka trochę czarna dupa. Musimy się tylko teraz zastanowić, gdzie my mamy jechać, żeby stąd wyjechać. Bo nie za bardzo jest jak. Co? Którędy jedziemy? Którędy wyjeżdżamy? Tędy, co przyjechaliśmy? Pod tą górkę? Nie wiem. No siadaj, no zobaczymy tu w prawo, jak nie, no to nie wiem, to pojedziemy w lewo, jak nie, to jakoś tą jednokierunkową do góry, nie wiem. Karlowaćko. Gdzie? Gdzie leją Karlowaćko? Nie, to tu Karlowaćko, tutaj Jadrolinia, raczej tutaj sprzedają bilety. Jesteśmy w Drewniaku, Drewnik, miejscowość
drwenik w drewniaku. Jesteśmy w drewniaku, tutaj jest Karfery i możemy dostać się na wyspę Hvar i na wyspę Korczula stąd. O, jaki helikopter leci. Ej, patrzcie, jaki helikopter leci. A jakiś śmieszny. O, taki jakiś chyba wojskowy. O la la, nie widziałem takich nigdy. Patrz. Drugi, dwa, jeden za drugim. Wow. Wow. Helikopterem jeszcze nie leciałem. Ciekawe, czy to jakieś bombowce takie, czy co to? No, niezłe. No i właśnie, tutaj można sobie podjechać autkiem, kupić bilet i przedostać się na wyspę, albo z wyspy z powrotem na ląd. Ciekawe co to. No trudno. No i co? No tutaj nawet dość tak fajnie, taka fajna plażyczka, fajna miejscóweczka. Tutaj takie o cyk, cyryk, cyk. To co? Idziemy w tamtą stronę? Właśnie nie wiem, w tamtą. O, co tam zobaczyć. O, taką... Taką furą podróżować, Emka. Mielibyśmy od razu dom ze sobą. Nie musielibyśmy nic wynajmować. Zatrzymujemy się, śpimy. Ogródek, wszystko jest. Full wypas. Fast food. Bardzo dużo samolotów lata. Tam helikoptery leciały i samolot. Tu samolot. No co się nie popatrzy na niebo, to ciągle samolot. O, co my tu mamy? Pizzeria, hotel, Konoba Bukara, restoran, mall, Konoba, bankomat, turyst, poczta, exchange, market. No wszystko raczej w prawo. Wszystko w prawo. O, są lody. Chamcie. Ale jeszcze zamknięte. Każdy tutaj do meczu. No to tak fajnie, tak dość, tak kameralnie, można powiedzieć. A tak. No to stary gdzie? Tak, ale tak. No taki, znaczy wiesz, takie fajne, że jest takie osłonięte, nie? Że tak nie ma tak otwarte, tylko jest takie fajne ten, zatoczka. Wydaje się tak przyjemnie. No, trochę mało restauracji, trochę. No. No właśnie, placu zabaw nie widzimy, choć coś tam przed nami jest. Restauracji póki co za dużo jeszcze nie ma. No. Były domy i nie ma. A jeszcze nie wiadomo, czy zaraz nie runą. Poczta, market, market. Konoba, aha. No fajnie ogólnie, ale... W drewniaku dość taka mocna zatoczka tutaj jest duża. Tu na lewo, tu na prawo. I ta woda naprawdę się tutaj fajnie zagrzała. Patrząc, że jest tam 20 któryś maj, to spokojnie można do niej wskakiwać. Ludzie... 26. O, 26. Tym bardziej, że tu ludzie normalnie też pływają. Nie jest tak, żeby nikogo nie było. Spacerki tutaj są bardzo przyjemne. W drewniku. No, nie można powiedzieć, że nie jest tu przyjemnie, miło i spokojnie. Bo nie można, bo jest miło i przyjemnie i spokojnie. Ale dupy nie urywa. O, ławeczka. No można tu tak, jest taki chill out właśnie. No tak sobie można przyjść, usiąść, patrzeć sobie w stronę morza.
Czysta ławeczka, elegancko. O, patrzeć na ten drewnik, na góry, jak prom przyjeżdża, ładuje auta, płyną sobie na chwar albo korczule. No tak, drzewko, cień, no tak, no fajnie, no. Fajnie. Idziemy tam dalej jeszcze. Idziemy jeszcze dalej zobaczyć. O, płynie, patrzcie się tam. Płynie jakiś. Zaraz ktoś przypłynie tam z wyspy. O kurde, zaczyna wiać. Ale fajnie, fajnie oświetla, co? Fajnie oświetla, nie? Fajnie. Nie ma ani jednej chmurki. No, ani jednej chmurki nie ma. I już lekko słonko zachodzi. Chociaż jeszcze jest dość wysoko. Pięknie oświetla. W Tuczepi. Niesamowita restauracja, niesamowicie dobre dania. Patrzcie się, jaka sałateczka po raz kolejny, tym razem inna niż ta, co ostatnio, Dorota. I jeszcze tutaj fryteczki, nuggetsy, jeszcze jakieś tutaj przystaweczka. Tatusiu, ripsy. Proszę. Dziękuję. No, tatek chętnie to zje, bo jestem już taki wygłodzony, że normalnie... Ale ja też to wszystko zjem. Wszystko zjemy, aż normalnie jeszcze tylko tu muszę spróbować najpierw sałateczki, zanim się do swojego dania doteguję. Ale masz pyszny stosik. Proszę. Dobra. Sobie wziąłem troszeczkę warzywek. Weź sobie, bo to jest masz całą wielkie, miwę. Masakra. Normalnie te smaki w Lastradzie są w 100% moje. No, bardzo. Pyszne?